Cześć. Ponieważ bardzo lubię gry zmienionej epoki, więc spróbujemy sobie troszeczkę zmienić, urozmaicić konwencję kanału i no, powrzucam parę właśnie takich gierek. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Czy będzie miało większą oglądalność niż te moje lajty streamami zwane. Na początek dzisiaj proponuję taką gierkę Bubble Bobble. Myślę, że to jest fajny tytuł. No, pojawiła ona się tam w 80 którymś roku. Była to gierka typowa automatowa, na tych takich automatach arcade. Można było tam w latach 90., 80., 90. za jakąś tam drobną opłatą wrzucić monetę i po prostu sobie pograć. No ja mówię, bardzo to do tych gierek wracam z takim rozrzewnieniem, sentymentem. No i dzisiaj właśnie spróbujemy sobie w taką gierkę zagrać. I to jest właśnie Bubble Bobble. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak jak mówię, ja nie jestem dobry w te gry zręcznościowe. No, coś tam kiedyś próbowałem, ale to średnio mi wychodzi. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Słuchajcie, trochę tylko zgłośnimy, żeby był dźwięk, co by się wam lepiej oglądało. Od razu przepraszam za jakość, że tak powiem, wizji, bo jest to, że tak powiem, filmowany ekran telewizora, także no wiem, że nie będzie rewelacji, no ale spróbujmy. Więc wrzucam wirtualną monetę. O, moneta wrzucona. No i próbujemy. Tutaj chodzimy takim smoczkiem. Trzeba uwolnić właśnie jakąś tam królewnę, która jest gdzieś tam. O, i tu się puszcza te banieczki, jednocześnie zamykając w tych bańkach też smoki, potworki, czy tam jak to zwał, tak zwał. O. No. I plansza numer 2. Poczekamy sobie na nie tutaj. O, mam już, teraz pozostałe trzeba. O, i tutaj co nam się pojawi, to trzeba te owocki zbierać, prawda? Tu mamy bananki jakieś. A jeżeli nie zbierzemy na czas, to w tym momencie, słuchajcie, bańka pęka i z powrotem stworek się uwalnia. I trzeba znowuż go ścigać. Także coś takiego. Plansza 3. O. O, złapaliśmy tutaj. O, no niestety. Nie zdążyłem wystrzelić banieczki, więc stworek mnie zabił. Życie straciłem. O, zobaczymy. I tutaj mam literkę E, słuchajcie. Tu trzeba jakiś napis było ułożyć, tylko już nie pamiętam jaki. Extend chyba, czy coś takiego. Zbieramy wszystko. Jak się zbierze ten napis, to wtedy chyba jedno życie się otrzymuje. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek mówię, no to już było dosyć dawno, jak ja w to grałem. Żeby nie powiedzieć wieki temu. O. I proszę bardzo. I wszystkie stworki są już. O. Proszę bardzo. Jak mi się ładnie udało. O. O, próbuje mnie zepchnąć. Widzicie jaki? O! Ten z tyłu mnie naszedł, no. On taki, widzę, wkurzony. Lata sobie. Ojejku, znowuż nie pocelowałem. Chciałem z tą wodą. Bo tutaj widzicie, banieczki są z taką niebieską wodą. O, i można tą wodę wypuścić. I taka banieczka spłukuje wszystko, co jest po swojej drodze. Na swojej drodze. O, kolejna plansza. Szósta tym razem. Tutaj te stworki, o właśnie, one są na tyle groźne, że wpuszczają nam, o, takie kule puszczają i na te kule trzeba uważać, słuchajcie. No ale to już wszystkie chyba mi się udało tym razem. Bananka na dole nie zdążę wziąć, o właśnie, niestety nie zdążyłem. No, tych plansz chyba jest tutaj ekranów ze 100 z tego, co ja kojarzę. O Jezu, nie zdążyłem skoczyć znowuż. No, ale jeszcze chyba tam jedno życie mi zostało. O, 8000 punktów żeśmy zaliczyli.
O, próbujemy. Ojejku! Znowu mi się nie udało. No i ostatnie życie chyba. Nie wiem, ile tych żyć tutaj jest. Oj, nie udało się. Tak chciałem zrobić. I tutaj zejść sobie na bok. I tutaj o. O. I widzicie, w jaki chytry sposób je załatwiłem? Oj. Teraz to on mnie załatwił. No niestety. Mogę się co jedynie wpisać. Gel. Także no, tak to się przedstawia. Trochę punktów zdobyłem, niewiele to niewiele, ale zawsze to coś. Także powiedzcie mi ewentualnie w komentarzach, czy chcecie takie gierki, czy mam je publikować. Jakieś tam oczywiście inne, może być też ta, którą możemy sobie zagrać. No, tych gierek tutaj mam sporo w każdym razie. To jest na tej platformie Raspberry Pi, o której kiedyś tam wspominałem na streamach. Także, no tych gier, mówię, jest tutaj troszeczkę, także możemy sobie pograć. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!